Siemanko, witamy w kolejnej audycji Beat Show. Tym razem gościmy dwóch producentów z Świebodzina. Aflo, yo. I Ilmet, witam wszystkich bardzo tak serdecznie. Jest. Jak widzicie, mamy dzisiaj inną formę, mamy tylko dwa mikrofony, a dwóch gości. I nie nagrywamy tym razem w wersji live stream, tylko w takiej normalnej, bo mieliśmy problemy techniczne. No i w sumie tyle z takiego tytułu wstępu. I zaczynamy od Aflo. Pierwsze pytanie. Czemu lo-fi? Albo lo-fi? Wiesz co, stary, nigdy tak w ogóle nie myślałem o tym, jeżeli wjechałem w to brzmienie, to jakby to stało, to było bardziej organiczne przejście w coś surowszego. Po prostu sprawdzałem rzeczy jakieś na SoundCloudzie, które były surowsze. Automatycznie sprawdzałem jakieś nowe możliwości. I nigdy tego nie brałem tak pod uwagę, jako taką kalkę braną odgórnie, że teraz na przykład to jest lo-fi czy coś, tylko wiesz, po prostu to samoistnie jakoś zaczęło współdziałać akurat z tą nazwą, co nie? Mhm. A czemu na przykład nie trap, jak tutaj większość na przykład, większość producentów? Wiesz co, po prostu jaranie się po prostu innym typem brzmienia i jakby rozwinięciem tematu, który już znałem, jakiejś takiej zajawki bardziej nostalgicznej, co nie? Rozumiem, no. No i chciałem to w ten sposób. A u ciebie, jak Ilmet? Wiesz co, u mnie to jest tak śmiesznie, że w sensie ja nawet nie powiedział, że ja robię lo-fi do końca, nie? Jakby to jest po prostu muzyka jakaś i w sensie no, jeżeli chodzi o trap, no to sam nie wiem, czy nie zacznę zaraz znowu robić trapu na przykład, nie? Znaczy znowu. Czyli no, robiłeś, tak? Wcześniej trapy? No w sensie coś tam około, było, około takiego, trapowego. Około trapowego, bardziej jakiś funk, nie? Coś takiego, nie? Aha. W sensie, no mówię, ja tak nie lubię określać, bo to wszystko wychodzi ze mnie, jest jakaś taka mieszanka po prostu różnych rzeczy, po prostu to słucham, czy nie słucham, nie? No tak samo jak u niego, nie? Jakby ja też nawet bym tego tak po prostu nie określał, że to jest lo-fi, a to nie jest po prostu jest muzyka jakaś tam moja, nie? Czy tam pewnie czaje. Dobra, to kolejne pytanko. Sprzęt, na jakim grasz i dlaczego ten sprzęt i na czym zaczynałeś? Dobra, to rozpocznę od tego, na czym zaczynałem. No to stary, to było tak, że ściągnąłem FL-a jakoś w końcówce 2011 roku i po prostu nic tam nie ogarniałem, próbowałem lepić jakieś dźwięki i tak dalej. Potem się właśnie nagiąłem na takim myśleniu typowo gówniarskim, że wiesz, że jak będę miał MPC, to będę dobre bity robił, tak jak ci wcześniej właśnie tu już mówiłem przed tym. No i właśnie zdobyłem pierwszą MPC-tkę i wtedy po prostu robiłem totalnie to, co widziałem na YouTubie, co ludzie robili z MPC-tką. Czyli miałem JD La Drum Kit, jakiś po prostu robiłem jakieś bity, które już słyszałem, to w sumie nie miało sensu, ale tak fajnie wprowadziło mnie w możliwości, co nie, i tak dalej. Także to był pierwszy sprzęcik, MPC 1000 i ogólnie potem wróciłem chwilę na FL-a. Jeszcze jakby w takiej, to była taka kolaboracja, że korzystałem z MPC 1000, zgrywałem ścieżki na FL-a i tam miksowałem, bo wcześniej w ogóle nie wiedziałem, że się miksuje. Nie? Przez pierwsze dwa lata, że to jest przypał. I później trafiłem na Abletona, który mi bardziej wjechał. I teraz robię często na Abletonie. Przepuszczam różne ścieżki, na przykład przez SP, bo tam mam jakieś efekty do tego, które mi się podobają. I z powrotem na przykład wracam do Abletona. A jeśli chodzi o granie na żywo, no to SP podoba mi się ta prostota, ta kieszonkowość tego, taka zajawka. Czuję się tak samo, jakbym, wiesz, wyszedł gdzieś z dechą. Nie czuję, że idę z jakimś, wiesz, wielkim case'em, gdzie mam jakieś gramofony i tak dalej, tylko czuję taką świeżą zajawę. I idę sobie, wiesz, tak jak traktuję, SP traktuję jak swojego ziomka totalnie, wiesz, idę z nim, to jest zajawkowe. Czyli na SP bitów nie robisz, tylko traktujesz tego jako efektor, tak? Wiesz co, no bym powiedział, że połowicznie, bo czasem to jest tak, że tylko przepuszczanie jakichś ścieżek, bardziej jako jakiś efektor bym to nazwał, tak, co nie, branżowo, czy tam technologicznie, że to jest efektor jakiś tylko i wyłącznie. Bo nawet, mówię, większość nawet produkcji jest taka, że w ogóle SP nie używam i tak naprawdę po prostu gram na żywo na tym, więc to jest taki dodatek, ale bardzo ważny, bardzo istotny dla mnie. No. A u ciebie? To przypomnę pytanie. Jaki sprzęt? Na czym zaczynałeś? Dlaczego i na czym teraz grasz? Ja zaczynałem na klawiaturze. Nie no, jeżeli chodzi o sprzęt, no to w sensie jeżeli chodzi o robienie rzeczy po prostu, to zawsze to był DAW u mnie.
Jaki ja zawsze to był początek? U mnie Ableton, nie? Zawsze, cały czas. Jakby ja w niczym innym nie robiłem, nie? Czy tam FL, nie FL, FL jakoś tak mnie odstraszał od początku. No nie wiem, czy w sensie... Nie no, okej okay jest, ale wiadomo. Wiadomo, no. No i co, jeżeli chodzi o sam sprzęt do robienia, czyli jakieś tam kontrolery, nie kontrolery, to jak mówię, na początku dużo rzeczy no po prostu na klawiaturze, nie? A później... O kurwa. Kot, dobra. Ale szkoda, że się później, nie nagrało. A później kupiłem sobie MPD, nie? MPD 32 po prostu. No i od tamtej pory cały czas robię na MPD. I teraz niedawno też zakupiłem sobie SP, czyli tak samo mam taką samą zajawę, jeżeli chodzi o SP. Czyli też pod koncerty, tak? Bardziej. Tak, też pod koncerty bardziej, chociaż powiem ci, że myślę, że będę próbował w jakimś czasie bliższym, nie bliższym, będę starał się zrobić coś na SP, bo mam zajawę ogólnie na robienie też bitów poza DAW-em, nie? Jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale podoba mi się jakby to ograniczenie, nie? No, że jest po prostu sprzęt, nie? I robisz rzeczy, tak samo jak ty coś mówiłeś o tym, nie? Pewnie, a płyty to w czym robiłeś? Płyty, w sensie... Znaczy płytę ostatnią, załóżmy. Album ten tak, ostatni. Album, nope. To robiłem całkowicie w Abletonie, nie? No bo nawet jeszcze wtedy SP nie miałem. Czekałem, bo to jest tak świeża sprawa z tym moim SP, nie? No ale jakby też kupiłem z tych samych pobudek, co tutaj kolega, nie? Jakby ja tak samo się jaram tym, tą zajawką, że masz po prostu, no masz pudełeczko swoje, możesz je wziąć wszędzie, możesz się podpiąć wszędzie i masz po prostu wszystko w tym pudełeczku. Sobie możemy pokazać. Jasne, masz kartę, masz, w ogóle super efekty są. Fajnie możesz działać z dźwiękiem cały czas, nie? Tak. Pokażcie tak, ale, tutaj producentom. Ale nie, można działać, można robić rzeczy. No zajebista sprawa. O ile pamiętam, jest też na baterie, tak? Czy to nie jest ten model? Tak, jest też na baterie, to są baterie takie akumulatorki takie, nie? Można to ładować, można sobie wziąć, dlatego to jest super, no super sprzęt, jeżeli chodzi o taką mobilność, nie? Można sobie otworzyć, wszystko jest... Zajebista sprawa, nie? Tak, grać jak taki typowy ziomek z jakąś gitarą i zbierać hajsik, co nie? To jest... Także super zajawa, bity się na tym podobno strasznie trudno robi, ale mi się to podoba, nie? Jak na jakimś kurwa kalkulatorze, no wiesz, wiadomo. Wiesz, odpierdalać tego. To są cyferki, więc trochę... No, jak kalkulator, ciekawe czy tego tam. Może coś policzyć, kurwa? Dobra, no, ale super, no mówię, zajebisty sprzęt. Super. W sumie odpowiedzieliście na kolejne pytanie, czyli jak robicie bity? Dobra, spoko. No to możemy tak z kolejnym pytaniem. Wtedy ja, bo tak się dobra. Lepiej będzie z tym, nie? No to kolejne pytanie, bo jesteście reprezentantami Himalaya Collective. Jak się zaczęło? Reprezentantami? Tak, w sensie reprezentacja. Reprezentacja Polski, takie. Lofi. Yeah. Represent, tak. To jak to się zaczęło? Jak tam się dostałeś? Ej, o Boże, no to widzisz, tak zaproponowałem, że znowu ode mnie, a tutaj akurat Aflo by miał więcej do to powiedzenia akurat. Mówić, ale dobra. Dobra, bo Aflo jest tam duży, ja jestem od niedawna dopiero, bo po prostu było jakieś tam, coś tam mnie wzięli. No fajnie jest, no co, ludzie są, robią rzeczy, fajnie jest, mi się podoba, no, robimy. A to teraz on więcej powie. No jak to się zaczęło? Znaczy ja wiesz co, no ja jestem tam od początku, bo ogólnie to byłem przy powstawaniu tematu i już Czarny ostatnio mówił u ciebie na wywiadzie, więc nie będę powtarzał tego tematu. Pozdro Czarny, co nie? To było tak, że on na początku chciał zrobić po prostu jakiś miks bitów i szukał szczególnie ludzi właśnie z PL, którzy robią w tym klimacie i wtedy powstał ten pierwszy miks na YouTubie. I to tak, i to był od tego pierwszego miksu, stwierdziliśmy, że można to przerodzić właśnie w jakieś kompilacje i tak to wszystko, wiesz, się uruchomiło. To było tak, ta zajawka nie była precyzyjna na początku, tak? To nie było tak, że Czarny wiedział, że no tu będziemy kasety wydawać, tu coś tam, tu będą koncerty, w ogóle stary, to tak nie było. My nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie to pójdzie i to było fajne, że to było naturalne. Że to znowu taki naturalny proces, że sami odpowiedzieliśmy na swoje potrzeby w krótkim okresie czasu, żeby to pchać dalej, co nie? Pewnie, a to było na zasadzie jakiegoś ogłoszenia w internecie, na jakiejś grupie, czy sam was wychwycił Czarny? Stary, właśnie wydaje mi się, że Czarny do nas pisał po prostu, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam jak to było. Właśnie on po prostu kolekcjonował te różne bity i to tak fajnie wyszło, że wtedy się tak podjaraliśmy, że wydawało nam się, że nas tak nie ma, że nie da się z nas zrobić jakiejś zgrai takiej, która ma jakiś jeden jakiś sound, jedną zajawkę, a tu wyszło tak, że wiesz, że ten miks był zwarty, że każdy brzmiał tam w jakimś stopniu w jednym podobnie, klimacie. Tak? Tak. Estetyce.
Tak, tak, wydaje mi się, że to... się bardziej trochę rozjechało, bo mówię, no... Sound jest totalnie, no różne rzeczy robimy, nie? Jakby myślę, że jedyna rzecz, która nas chyba to jest zajawa, nie? I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, no żeby robić rzeczy, nie? I po prostu to, że to gdzieś tam może się kwalifikuje do jakiegoś eksperymentowania z rzeczami, nie? No, tak jakby w stosunku do rzeczy takich mainstreamowych, że tak powiem, nie? Także... Już trzymaj, bo dobra. Spoko. Dobra, to teraz kolejne pytanko, jeśli chodzi o koncerty. W dużym skrócie, jak grasz? To znaczy, bo na koncertach widziałem, że na przykład wiele osób ma już na przykład gotowe sety, nakłada efekty, parę na przykład osób gra na żywo po prostu, zmieniając kawałki na przykład na jogach. Jak to u ciebie wygląda? U mnie to wygląda na totalnej wyjebce, po prostu mam zgrane bity na padach, każdy numerek to inny bit. Aha, nie? I trzymasz hold i leci kolejny, tak? I na tak, efekty. Staram się czasem robić jakieś fajne przykwaszenie zmiany, czyli na przykład wrzucam jakiś beat, który jest w innym tempie na ten, tak specjalnie jakby zaznaczając tą surowość tych przejść, że to nie jest soft przejście, wiesz, tak o, i że ja czekam z cue pointem, czekam pół godziny, żeby ktoś usłyszał, jak to wjeżdża, tylko ja mam po prostu wypierdolone, puszczam bity po kolei i właśnie uważam, że to jest dla mnie taka filozofia, że ja po prostu, że to jest takie surowe, że nawet jest jakaś cisza między tymi bitami. Także do grania mam takie podejście, że chcę, jakby traktuję bardziej minimalistycznie wyzwalanie tych efektów, czyli każdy efekt ma mieć, to przykwaszenie ma mieć jakieś takie znaczenie, że używam ich często mniej, ale tak jak na przykład troszkę sobie zaplanowałem wcześniej w danym charakterze. Ale tak jak ci mówiłem, to jest bardzo surowe granie, takie, wiadomo, bardzo takie intuicyjne. No. Kolega. No to jak Aflo ma wypierdolone, to chyba jeszcze bardziej mam wypierdolone. I no i puszczam rzeczy po prostu, nie? No tak samo mam rzeczy, no odkąd gram na SP, nie? No w sensie zanim grałem na swoim, to grałem na Kubę SP, mi pożyczał często. Taki miły jest. No, ale... Ale wiadomo, no puszczam rzeczy, no bo jakby ja myślę, że to jest tak, że to i tak wierzę jako całość, nie? Tak muzycznie po prostu, nie? Że to, że ta muzyka mówi za siebie, że tu nie trzeba nic kminić z przejściami, nie? Aczkolwiek mam zajawę na wykorzystanie faktycznie tego SP tak na żywo, nie? Żeby to coś skwasić z jakimś mikrofonem, podłączyć, coś pomiędzy tymi przejściami przygotować, jakieś efekty nakładać, tak naprawdę się w tym... No tak coś zrobić z tego, nie? To jest coś więcej, tylko że wtedy właśnie bym przesadził w drugą stronę. Jak teraz nic prawie nie daje, to żeby właśnie to wykorzystać jako kolejną taką warstwę muzyczną, nie? Żeby tam coś takiego odjebać, żeby to wiadomo, nie? Coś takiego. Właśnie coś takiego bym chciał zrobić, mam też zajawę na to. Myślę, że to się właśnie... No to wszystko jakby można tak zakwalifikować, że takiej jednej zajawy sprzętowej, nie? No tak samo jak zajawa z tym robieniem bitów na SP, tak samo zajawa właśnie z takim ogarnianiem jakichś live aktów tak właściwie, nie? Bo chciałbym jakby na tyle kwasić te przejścia, na tyle sobie to rozplanowywać, nie? Żeby to można było nazwać później live aktem, a nie konkretnie jakimś tam... Tak, żeby to faktycznie coś było, nie? No ale to bym musiał naprawdę pokminić tego rozplanować. Mam nadzieję, że ta zajawka mi się utrzyma i faktycznie coś w tym kierunku zrobię. A że nie jest to taka zajawka jakby świeżo sprzętowa, nie? Że mam sprzęt, to tam, o, coś tam... No, tak. Szczególnie w Polsce. Szczególnie w Polsce to jest taki syndrom, proszę Państwa. Tak, no. Trzymaj. Tak, bo teraz ode mnie znowu. Tak jest. To w sumie, twój pierwszy koncert. Gdzie i jak wspominasz? O Boże. Mój pierwszy pamiętasz koncert. W ogóle? Pamiętam mój pierwszy koncert, ale to w sensie koncert obojętnie gdzie, obojętnie jaki koncert, tak? Nie, w sensie, nie obojętnie gdzie, chodzi mi bardziej ze sprzętem jako ze swoim materiałem. Tak, no to bitowym, taki, nie? Tylko że jakby, nie wiem, bo chodzi o tą kotłownię, co robiliśmy, no to się wlicza właściwie, nie? Mhm. No to jest sobie coś takiego, co sobie czasem organizujemy, a czasem nie i teraz już raczej tego nie robimy. No, ale robiliśmy coś takiego jak kotłownia, nie? Kotłownia, tam bit, w sensie, no nie robiliśmy, tylko on robił, ten kolega. U nas w Świebodzinie, w Domu Kultury. No i tam, co, zapraszaliśmy jakichś ludzi, co tam coś mają zagrać i sobie graliśmy wszyscy i fajnie było. Siedzieliśmy po prostu.
Tak, i tego, i mnie też zaprosili kiedyś, on mnie zaprosił, jak już się przestał bać, że wszystkie kable powypinam, bo był taki okres, gdzie mnie nie zapraszał, bo się bał, że mu wszystkie kable powypinam, nie? No, ale, ale zaprosił mnie w końcu, no i co, grałem i jak było. Fajnie było, stresowałem się, nie wypiłem kabli, ale stresowałem się strasznie, jakby... No taka spina jest, nie? To ci ludzie oglądają, nie wiesz co zrobić na przykład. Koncert jeszcze jest. Tak, tak. I jakby no zawsze miałem problem z tym, że jakby nie wiem co zrobić ze sobą, nie wiem co mam robić, nie? Wtedy jeszcze grałem z MPD, nie? Czyli tam miałem sobie przygotowane w DAWie, w laptopiku wszystko miałem sobie przygotowane i gdzieś tam nakładałem tylko efekty, nie? Przy użyciu tego. Aha, jeszcze jedna taka zaleta, jeżeli chodzi o SP, nie? Fajnie się te efekty są takie jakby, że czuć, że to jest instrument, nie? Że jakby... Tak, że jak mam na przykład właśnie Abletona i tam robię sobie jakieś te powtórzenia, ten looper, nie? To jakby tam czuć, że to jest odsiadki, słychać, że to jest odsiadki, nie? Tam, a tutaj jakby obojętnie w którym momencie włączam, obojętnie w którym momencie robię, jakby czuć, że to jest takie żywe, nie? To jest fajne, bo to tak no, pozwala fajnie się wyrazić właściwie tą całą energię tak oddać, nie? Jak grasz, to jest super, ale wracając do tematu, no grałem wtedy na MPD. No i jak grałem na tym MPD, to jeszcze mniej rzeczy tam ogarniałem, tylko tam coś tam leci, tam kurwa sobie puszczę, nie, coś zmienię. No i strasznie stresowałem, nie wiedziałem co robić, nie, no mówię, co tam, kurwa, tam patrzą na mnie ludzie, to co mam, się ręką machać, tam próbowałem coś, no ale to na takiej spinie wjeżdżało, nie, no, rozumiem, ale trochę pijany też byłem, a to mi się wydaje, że i tak było widać, że jestem jakiś rozjebany. Ach, nie, bo to nie było wtedy. Nie, Manchester był niedawno, rozgrałem z jakąś koszulką Manchesteru, tak przemyślałem. Ale to nie, bo to było dosyć niedawno tak właściwie, nie? Ale... nie, wtedy to w ogóle ja miałem takie okulary takie małe, takie co nie miały tych załóżników takich tam. Pamiętasz to? To jest takie, to dawno było strasznie, nie? Tam w ogóle nie grałem, grałem też jakieś inne rzeczy, nie, jakby to nie były tylko moje rzeczy tam. Znaczy głównie moje, tylko że coś tam jeszcze dałem, ale to dawno było dosyć chyba, nie? Jakoś tak, nie wiem. No to wszystko, to jest mój pierwszy gig. A u ciebie ten sam koncert, czy jakiś inny? Totalnie ten sam, tylko że jeszcze chyba rok wcześniej, no właśnie nie możemy zlokalizować, kiedy on grał, więc ja też nie mogę teraz. Ale ja w ogóle zaczynałem tak, że grałem z gościem, który też jest z Himalaji. Graliśmy BKND. A, dobra, wiem. Pozdro, mój ziomek. Był chyba, nie? W Poznaniu ostatnio. Tak, był. Tak, rozjebał. Cyprian. Był, rozjebał, poszedł, wyjechał. Tak, tak. Odciął wszystkie kable. Dokładnie. Dźwiękiem, a nie łapą. Dobra. To jest ciekawe, nie? Czy to słychać, jak ja to teraz mówię? To normalnie... Czekaj, sprawdzę. Bo tak mi jest, że jak może zadać pytanie, to musi być na przykład... Wiesz co, słychać, ale kiepsko, jak widzę tutaj w programie. Ale kompresorem tam się coś tak, zrobi. Tak, coś się wyrówna, więc trochę będzie słychać, nie? No. Spoko, dobra. O, no właśnie, to jest dobry pomysł. Musimy nawijać jednocześnie. Mhm. W sumie racja, bo ja tu trzymam mikrofon bez sensu w tym momencie. No, luz, to może być spoko, dobra. Spoko, dobra, tak robimy teraz. Dobra. Nie, dobra, trzymaj. Dobra. Myślałem, że już mi dasz tą kartkę z pytaniami, że ja będę teraz zadawał. No. Yo. No to była też kotłownia i ja w ogóle zaczynałem tak granie, że my podpatrzyliśmy takich dwóch ziomków z Austrii, którzy grali sety w ten sposób, że po prostu to był finger drumming, czyli ja zaczynałem od tego, od tej zajawki, czyli granie bitów od zera z łapy, z ziomkiem. Ale nie? Oni fajnie to strasznie robili, bo oni się zgrywali super, nie? To było takie wszystko ustalone. Graliśmy bez żadnego BPM, po prostu klepaliśmy super bity. To było. Ten raz robi właśnie perkusję gramy, jakąś, no. ten robi sample i wszystko zajebiście działało. To my wyszliśmy od tej zajawki i jakby ja wtedy pierwszy raz zagraliśmy... Jako Dusters, nie? Tak, tak, jako Dusters jeszcze wtedy. Tak, i my wtedy zagraliśmy pierwszy raz na tej kotłowni. No i potem ja tak gdzieś jeszcze przez te pierwsze tak dwa lata właśnie graliśmy w ten sposób, że ja grałem po prostu z ziomkiem. Dopiero później się rozłączyliśmy i zaczęliśmy grać solo, kiedy nam się zajawka zmieniła. Z tego finger drummingu bardziej na jakieś sety. Ale tak jak tu ziomek mówił, że po prostu graliśmy wszystko od zera. Ja grałem bębny, on grał pocięte sample, gotowe, z łapy.
Jak... To tak, tak takim, beat session, totalnie. Taki live act po prostu, nie? Wjeżdżał, to był live act taki, tak. Super, można to super spokojnie to nazwać. Bo to tak, kurde, fajnie jakby... No fajnie mi się to zgrane wszystko, nie? To jest, tak, to jest tak. Też fajne, jak jest coś takiego, że jakby co coś wymaga od ciebie, nie? Masz jakoś dużo rzeczy, musisz coś pokminić, to ten fajny jest taką sytuację. Tak, tak, tak. Wydaje, to granie, nie? Przede wszystkim było wymagające, no, no. No, żeby to ogarnąć i zaplanować. Spoko, dobra. Tam jeszcze... dwa pytanka, czyli takie główne. Najciekawsza historia z koncertu. O kurwa. takie co byś powiedział. Może byś, nie wiem, coś co miło wspominasz, coś co... To jest chujowe pytanie, bo zawsze się coś dzieje takiego. Ja mam zaczynaj, no. Nie wiem, nie... Jakąś... Coś co? Miłego, nie, nie wiem, pierwsze, bo to tak... Pierwsze co na głowę przychodzi. Wiesz co, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Mi się kojarzy wszystko, odkąd mnie raz wypierdalali. Że tam podchodzi do mnie typ, mówi, fajnie grasz, kurwa, ale wiesz, ale tam już kończ, bo tam już mało czasu zostało, nie? Coś takiego było, nie wiem, z jakimiś typiarami tam podchodziła. No. Było. Coś... Poznań, no oczywiście, to takie rzeczy tylko w Poznaniu się dzieją, nie? Nigdzie indziej. No w sensie śmiesznie, bo jak tu graliśmy we Wrocławiu, to nic się nie działo. No, kurwa, tylko w Poznaniu. Ale w sensie nic się takiego nie działo, takiego dziwnego, nie? Bo tam kurwa w tym schronie... Boże. No, może będę reklamować. No. Ja nie wiem, czy to jest, ja wiem, że to jest reklama. Ja wiem, że to jest... Negatywnie, negatywna reklama. Jeszcze nas wypierdolą już tak totalnie. Smerdę. Nie, dobra, to trzeba będzie zrobić pip, nie? Ale dobra. Nie, ja nie powiem, ja nie wiem co miałem powiedzieć. Musisz mi pomóc. Właśnie, Może razem odpowiemy na to pytanie po prostu, co? Może kurde, bo ja miałem jeszcze jakieś akcje takie poza tym, to co. Odpowiadajmy ja razem, co? Bo jakby. Zróbmy tak, że będziemy. Ja może jeszcze tylko krótko nawiążę do tego, co Czarny mówił raz w tym wywiadzie o tym graniu w Bydgoszczy wtedy, co mówił o tym kolażu, że babka do niego podeszła i powiedziała, że na szczęście już skończył, czy coś takiego. O nie. Tam się działy różne rzeczy tego typu, że no właśnie też z nagłośnieniem, wszystko było jakieś takie śmieszne. Nawet wiesz, nawet jak się podpinałeś, to coś wypadało, coś nie działało. Właśnie tak jak pozdrawiamy Brak Oczu, który zawsze namiętnie podpinał kable pod taśmowe wejście Fono. I nie wiedzieliśmy za chuja co się dzieje, a po prostu dźwięk był taki dziwny, no jak wiesz, coś ten. Ja nie wiem, ale mi się Brak Oczu kojarzy z kablami trochę. Tak, tam to zawsze się powtórzyło dwa razy. Z tych gigów, co ja tak. Ja byłem, to zawsze on ten... Tak, szybkie rączki. Tak, gaszał z kablami. Tak. Super. No to tam było dosyć śmiesznie. I też była taka akcja, że nie chcieli mi dać piwa, bo nie miałem chyba dwóch żetonów, a to jedno piwo były na dwa żetony, a nie na jeden. I ten jeden to był na coś innego i oni nie chcieli mi tego wytłumaczyć. I w ogóle taki dziwnie się tam czułem, krótko mówiąc. Jakoś tak było specyficznie strasznie w ten dzień. I w ogóle to było w lesie, nie można było się tam dostać. Dlatego się też spóźniliśmy. Wtedy byłem z Cypem, w sensie z BKND wtedy. No i to było chyba i tak najdziwniejsze przeżycie tam w tej Bydgoszczy. Właśnie jak jechaliśmy tą taksówką 10 km poza miastem. Wiesz, to śmieszna akcja to była. Dla mnie i tak ta akcja. To ja nie wiem, to ja takich akcji chyba nie miałem z tymi taksówkami. Zresztą ty wiesz, no jakiś tam schron czy coś to tylko tyle. Ale gdzieś tam... Boże, znowu mówię schron. No. Ale... Kurwa, ale tak namiętnie powtarzam. Ale to tam na przykład była ta akcja z tym, że co tam, że tam coś karciło, kurwa, ja myślałem, że to mi w kolumnie coś napierdala, ja mówię tak, gram, coś tam fajnie i coś karci czuję, że myślę, że mi się coś zjebało, nie, no coś słyszę, no to wyłączyłem, tam ludzie, tam dużo ludzi chyba tak, było. Tak, było. A przecież takie, co jest tam, co mi wyłączył, mówię, co to kurwa jest tam, patrzę na górę, nie? A tam po prostu jakaś impreza techno była, nie? I tam wiesz, u góry. Tak napierdalali jak jakieś pilarki sztil, kurwa, tam, nie? Że psz, kurwa, i ja wiesz, jak... Patrz, no to była beka, tam, to było śmieszne. To było rozjebane, bo ja tak śmiesznie zsynchronizowało, bo ja tak nie myślałem, bo to po prostu wyłączyłem. Co to kurwa jest? I będzie tak, i zaczął dalej grać seta, zajebiste to było. Zacząłem dalej grać, to było piękne, nie? No to było piękne. No, to tylko, nie wiem, to było mocne, no. No jest ciężko takie rzeczy. W sensie tego też tyle nie było oczywiście, przynajmniej u mnie, nie? Ale... No, ale... No. Z tym wypierdoleniem, z tym... No, to już fajne, to już... Jo. To miało być miłe historia, wyszło jak wyszło.
Ja skumałem, takie... wiesz co stary, ja skumałem, że to ma być przypały jakieś. Nie, no właśnie, jakieś takie ciekawe, takie przyjemne, ale dobra. A w sumie to było przyjemne nawet. Takie w sumie... Mi się to podobało, to było takie surowe, zajawkowe to było. Dobra, tam jeszcze w sumie dwa pytanka, miałem mieć dwa, ale mam jeszcze jedno mi wpadło. Czy z jakimiś raperami współpracujecie, typu bity na płyty? You got the budget, man. Yeah, I got budget. Yeah, you got budget, man. No, to ty zacznij. Znaczy, ja nie, w sensie, nie, ja mogę, ale to tak nie wiem. To jak ktoś fajny będzie, to wiesz, to dobra. Mogę, w sensie, ale nie współpracuję aktualnie z nikim i... Znaczy, tam ktoś pisze zawsze coś, że ale ja nie mam czasu za bardzo czasem, żeby ten... Znaczy, no... No znaczy tak, no tam robię sobie sam, ale w sensie, no właśnie, bo te bity, co robię, te rzeczy, to jakby... No ja nie robię ich po to, żeby ktoś nawijał na nich, nie? Jakby jak już coś robię, to ten... Są rzeczy, które specjalnie mógłbym zrobić komuś, żeby nawinął, nie? W sensie też bym musiał się... musiał się po prostu tak nastawić na to. To też jakby niekoniecznie musiałoby się tak różnić od tych rzeczy, co robię teraz. Tylko nawet chodzi o takie samo nastawienie, nie? Że jakby nie lubię tak dawać komuś z tych rzeczy, co już zrobiłem, nie? Znaczy raz był taki, raz była taka akcja chyba, to Michu tam, taki nasz ziomek z tego, on nawinął jakieś tam bicie, co już był zrobione. Tak, tak. Spoko w sumie, spoko, zajebiście, fajnie to wyszło, nie? No, ale ogólnie to, nie wiem, w sensie ja mówię, nie jestem na nie, ale no nie lubię jak ktoś mi tam, ty mogę na tym bicie, co już jest, tam nawinąć? Nie, to nie wtedy, nie? Jakby taka współpraca, tylko że ja bym coś robił po prostu komuś, nie? No, ale... Ja wolę tak bardziej, znaczy tak to wyszło, że bardziej zagranicznie, ja sam szukam jakichś typów, którzy już by się wpasowali w moje brzmienie. Ja akurat idealnie, to od niedawna dopiero chyba, nie? Idealnie trafiłeś, właśnie chciałem powiedzieć, że idealnie trafiłeś w temat, bo właśnie teraz na nowym tape'ie, który robię, to szukam ciekawych ludzi na to, co nie? Ale powiem ci, że złapałem taką zajawę od ciebie na to i w sensie, no już zresztą wiesz, że do jednego typa tam pisałem nawet, nie? Tak, mówię, tak. Mówię, że mi to obojętne, ale do jednego tak faktycznie pisałem i to też zagraniczny raper, nie? Ale to tak też jakbym tam znalazł coś, kogoś tak by zrobić jakby na zasadzie takiego totalnego kolabu, że ja coś robię i to jestem ja i ktoś nawija i to jest ktoś, a nie, że ja tam daję tam beat, tam producenci tam, nie? Bo o to chodzi, takiego, żeby to było moje, nie? I żeby zrobić razem coś fajnego, a nie żeby tak tam, ty raper, ty nawi tam, fajnie. No. Ale wiesz co, stary, bo ja na przykład szukam raperów w ten sposób, że ja tego nie traktuję sportowo, że stary, weź nawiń, coś tam. Nie patrzę w kategoriach takich, że ktoś fajnie nawija czy coś, tylko patrzę w kategorii trochę szerszej, takiej bardziej trochę estetycznej, że jeżeli teraz szukam typów na tego tape'a, co mają się dograć, to chcę, żeby to była jakaś ciekawa fuzja taka stylistyczna i żeby to jakoś fajnie wjechało świeżo. No szukam jako cały taka czas całość, czegoś nowego. Więc to ja często wolę poszukać sobie ludzi, niż też traktować współpracę z raperami jako taki bankomat, co nie? Że tam ktoś mi zapłaci nie, za jasne, beat, jasne. No to dla mnie to nie jest zajawkowe. Ja wolę, wiesz, wolę po prostu jakby współpracować z tymi ludźmi, z którymi chcę. Dlatego też ja mówię, ja podobnie mam, dlatego też piszę, znaczy, Boże, mówię, że jakby ktoś się ode mnie odezwał, ale ktoś taki, żeby mi siadł, w tym sensie, nie? To wtedy na przykład bym mógł, dlatego też nie mówię, że nie, jakby to nie jest tak, że się nastawiam albo się nie nastawiam, nie? To jest tak, że to właśnie zależy od tych rzeczy, o których ty też powiedziałeś, bo no też mówię, dzięki tobie taką zajawę złapałem, nie? Żeby tam ogarnąć kogoś właśnie, poszukać tutaj ten właśnie, ten gość od budżetu, nie? No. Na razie nie będziemy mówić, tak. Kto od budżetu. Jak byście zachęcili innych producentów do grania koncertów w wersji live? Zacznij. Dobra, no to co ja bym zrobił? Ja bym powiedział tak, gościu, zajawa po prostu, no fajnie jest, no zagrasz sobie, ludzie słuchają i super, no. Masz satysfakcję chyba, no w sensie każdy inaczej, nie? Ale ja mam satysfakcję z tego, jak ludzie słuchają mojej muzyki i jest super, nie? Fajnie, podoba się, czasem się nie podoba, ale to śmiesznie wtedy jest, nie? Masz dostajesz takie pole do fajnego, kurde, walania z siebie rzeczy, tak, nie? Przed ludźmi, to jest takie, sobie robisz rzeczy i to jest taki fajny też trening takiej medytacji, możesz się skupić na swoich rzeczach, tak się to... Tak,
uspokaja, tak cię dokładnie. Siebie możesz nawet bardziej poznać. Jakiś coach taki, kurde. Przede wszystkim tak jak tu ziomek mówi, że ja to też odczuwam jako taką medytację i też taką walką czasem ze sobą, żeby jednak ten set nie robił ciebie, tylko ty set, co nie? Żeby była ta, żeby po prostu zobaczyć, jak to jest. Na ile się sobie ufa temu procesowi grania i tak dalej. Fajne doświadczenie. Na które pomieszałem, bo powiedziałem o dwóch rzeczach właściwie, czyli jedna sprawa to jest taka, że ludzie, nie? Że jakby fajnie jak ludzie mają styczność z tobą, swoją muzyką, tak na żywo, z tą energią, nie taką zamkniętą w pudełku, w jakimś bicie zrobionym, tylko po prostu z takim live actem, jakimś tam setem, zależy jak grasz, nie? A druga sprawa właśnie to jest to, że właśnie ta medytacja, nie? Że możesz sobie tak to fajnie ogarnąć, to jest fajne, wartościowe bardzo. No zależy jak ktoś do tego podejdzie, po prostu ja próbuję powiedzieć, że jakby to jest wartościowe na różny sposób i każdy coś na pewno z tego by wyciągnął fajnego, nie? Dla siebie, z niego grania. No po prostu, no granie na żywo, fajnie. Ja myślę, że udzielać się, poznawać ludzi, to też jest jakiś plus, nie? Wszystko. No i właśnie tym programem chcemy też pokazać, że producentka to nie tylko siedzenie w studio, klepanie bitów w Fruity Loopie czy innym programie, tylko też również granie też koncertów na żywo. I w sumie takie rozgrzewkowe trzy pytanka luźne dla każdego z was. Zacznę od ciebie, masz mikrofon. Pierwsze pytanko na rozgrzewkę, takie w miarę proste. Kebab w tortilli czy w bułce? O stary, nie, no nawet jest, wegański. Ale wege. Nie. Ale w bułce czy w tortilli? Przecież jedliśmy raz nawet. No, u nas. No, Szymon miał urodziny. Byliśmy w Urfie normalnie. Lokowanie naprawdę. Produktów. Naprawdę. Czekaj. No gdzie? Nie, pytanie. W tortilli czy w bułce? W bułce, dobra. Tylko. Dobra, w bułce. Kolejne pytanko. Autobusy czy tramwaje? Wszyscy stary, raczej tramwaje. I kolejne pytanko. Disco polo czy muzyka country? To i to. Zależy, czy jest przypałowe, czy mi w jakiś sposób śmieszny wjedzie, czy coś. Wiesz co, to są bardzo fajne gatunki. Bardzo mi się podobają. Zajebiście. Dobra, to teraz Ilmet też... Runda trzech pytań. Ale innych teraz, innych, tak? Innych, no nie, super, oczywiście. Dobra. Jak było gastronomiczne pytanie, to też gastronomiczne. Boże. Jajko na miękko czy na twardo? Na miękko. Na miękko. Totalnie, lubię na miękko, ale to nigdy nie wychodzi. I to właśnie może dlatego lubię, z takiego sentymentu nawet, że mi nigdy to nie wyszło jeszcze. W sensie, no wiesz, no wychodzi czasem i ja później tak tęsknię za tym, że smakiem. Stąd może to się tak, moja... wiadomo, no. Dobra, kolejne pytanko. Stare filmy czy Netflix? Stare filmy, Netflix odpada w ogóle. W ogóle Netflix. Netflix to jest zawsze gorzej niż wszystko. Chyba, w sensie... Chodzi mi, nie, no na Netflixie są też dobre rzeczy i są dobre seriale jakieś tam, ale teraz Lokomercha taka, no, pieniążki robią. Lepsza klasyka według ciebie. No, w sensie wszystko prawie, ale lepsze niż Netflix. I ostatnie pytanko. Minecraft czy Tibia? O kurwa. I teraz tak, bo ja w Tibie nie grałem, ale w Minecrafta grałem, ale z drugiej strony Tibia jest bardziej wartościowa moim zdaniem pod względem takiej, że jest takie nostalgiczne, tak jak Tibia coś tam. Tak fajnie wjeżdża estetycznie ta cała Tibia, nie? Tibię wybiorę chyba, ale nie grałem, ale Tibia. Zajebiście. Dobra, to był Aflo, to był Ilmet. Na dole macie cały wywiad z chłopakami. A teraz sprawdźcie właśnie, jak chłopaki grają. W formie koncert. Audio wywiad. Tak, w formie audio. A sprawdźcie właśnie w tym momencie, jak chłopaki grają swoją muzykę na żywo.